Dzień dobry, witajcie, a właściwie już dobry wieczór. Dzisiaj nasz obiecany live na temat endometriozy. Ja też tutaj już zapraszam Hanię do. Do transmisji. Zaproszenie już wysłałem. Także czekam, aż. O, widzimy się. Udało się, cześć. Ja się odsunę, żeby mi było głowę widać. Tak, ja też może troszkę się zdystansuję. Cześć, bardzo mi miło, że się spotkaliśmy i będziemy rozmawiać na ciekawe tematy. Tak, witam cię serdecznie. Właściwie historia jest taka, że my się za bardzo nie znamy, tak? Poza przestrzenią tą internetową. Natomiast rzeczywiście gdzieś trafiłem na ciebie, Haniu, no myślę, że już z 2-3 lata temu przynajmniej. I gdzieś tak mniej więcej obserwowałem z tego do tego, natomiast taką kropką nad i chyba była twoja literatura, po którą sięgnąłem. I ona mnie, no między innymi ta literatura, o której dzisiaj trochę będziemy tak rozmawiać, i ona mnie utwierdziła właśnie w tym, że no jesteś też taką osobą o bardzo ciekawym podejściu, o, może tak powiem, do pracy z pacjentem, z klientem, co mnie bardzo też zachęciło, żeby zaprosić cię, tak, dzisiaj i żeby porozmawiać akurat na taki temat związany z endometriozą, chociaż tych tematów jest pewnie dużo, na które moglibyśmy tutaj rozmawiać. No ale właśnie dzisiaj chciałbym się skupić też na tym, ale tak miałbym prośbę, jakbyś powiedziała chociaż 2-3 zdania sama o sobie, bo pewnie dużo osób cię tu oczywiście zna, ale może są też takie osoby, które może pierwszy raz też gdzieś ciebie widzą i chcieliby troszkę więcej na twój temat wiedzieć. Oczywiście, już wszystko mówię. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję, że tak mnie odbierasz jako osobę, która ma inne takie trochę podejście do pracy z pacjentem. Wiesz, bo dla mnie drugi człowiek jest najważniejszy. Praca z ludźmi jest bardzo trudna. Są osoby, z którymi mam flow, z którymi jest super, na które czekam, nie mogę się doczekać, aż przyjdą na tą wizytę i otwieram drzwi i chcę po prostu się przytulić. A wiadomo, że są osoby też i trudniejsze, które wymagają innego podejścia. Wiadomo, praca z człowiekiem nie jest łatwa. Natomiast tak jak mówię, no, to, że ta odpowiednia pomoc drugiemu człowiekowi to jest dla mnie ogromna satysfakcja. I również przez to, że piszę te książki, to nie jest tak, że mi się po prostu chce pisać, że no, lubię pisać, tak, ale wiadomo, że jest to ogrom pracy. Natomiast ja zarówno chodzę do telewizji, udzielam się w różnych mediach, piszę właśnie książki po to, żeby objąć tą opieką, żeby dotrzeć do większej ilości osób, żeby zarazić ich tą pasją dbania o siebie, tym, że dbanie o siebie jest bardzo przyjemne i że dbanie o siebie to jest lepsza jakość życia. I chcę dać tą dobrą, taką roślinną, bo jestem weganką, ale nikogo na siłę nie przestawiam moich pacjentów absolutnie, ale dać tą właśnie pozytywną energię do tego, żeby dbać o siebie. Właśnie przez to wszystko, co robię. I mam nadzieję, że dzisiaj widzów też troszeczkę pozarażam chęcią zmienienia nawyków żywieniowych. Ja jestem doktorem nauk o zdrowiu, dietetykiem klinicznym. Na co dzień pracuję głównie z pacjentami. To jest jakby rzecz dla mnie najważniejsza, bo w tym najbardziej się spełniam, ale również właśnie prowadzę kanał na YouTubie Odżywiona. Zachęcam serdecznie, w którym zarówno gotuję, jak i przemycam dużo treści merytorycznych. Współpracuję z różnymi firmami właśnie też w celu promocji zdrowego stylu życia. Piszę książki, piszę artykuły. Pracuję ze studentami. Jutro mam akurat zajęcia na uczelni. Będę mówić o chorobach tarczycy, osteoporozie, o której bardzo mało się mówi, bo to niby choroba tylko wieku starszego. Za tydzień mamy zajęcia właśnie z endometriozy. Także jakby
No można powiedzieć, że dietetyka jest moim życiem i nie jest moją pracą, tylko jest moim życiem. Świetnie, tak. Mnie właśnie to, co ujęło, jak tak zacząłem troszkę ciebie śledzić i też chłonąć te informacje, które przedstawiasz, właśnie takie podejście, no naprawdę mocno kompleksowe, czy właśnie nieograniczanie się, tak, nie wiem, do liczenia kalorii, do takiego podejścia tylko i wyłącznie mocno naukowego, ale jednak właśnie wyjście w tą taką sferę bardziej praktyczną. I prawda jest taka, że nie ma aż tak dużo, a na pewno doktorów, tak, osób z tytułem doktora, którzy przedstawiają też tak jakby tą wiedzę teoretyczną w taki sposób bardzo praktyczny, tak? I ja to zawsze bardzo sobie cenię i bardzo lubię, a tym bardziej, jeżeli są tam wplatane, czy są w ogóle dopuszczane, tak? Gdzieś tam myśli, że są też inne metody, są też metody alternatywne, tak? Jest mnóstwo innych rzeczy, które mogą dodatkowo nam pomóc, no to rzeczywiście buduje taki obraz bardzo kompleksowego podejścia. I nie ukrywam, że właśnie kiedy się pojawiła między innymi tak ta lektura o endometriozie, no to się bardzo ucieszyłem i rzeczywiście dzisiaj chciałbym zamienić parę słów na ten temat, bo można powiedzieć, że ten temat endometriozy jest takim tematem trochę niewdzięcznym, tak? Ja też powtarzam, no mamy 2022 rok, Polska, tak, środek Europy, a właściwie nie mamy za bardzo oficjalnych wytycznych nawet co do postępowania, jeśli chodzi o tą endometriozę, tak? Właściwie o endometriozie mówi się tak naprawdę na przestrzeni tych, powiedzmy, około 10 lat, może 5 lat tak bardziej intensywnie. No wiadomo, że nawet o tej endometriozie to się mówi tak od półtora roku, od 2 lat maksymalnie. Bo ja tą książkę miałam wydać wcześniej, rok wcześniej, natomiast no, miałam różne perturbacje z innym wydawnictwem i w sumie ja się bardzo cieszyłam, że tak wyszło. Widzisz, nic się nie dzieje bez przyczyny, jestem tego zdania, ponieważ wtedy, kiedy chciałam wydać pierwszy raz tą książkę, to nie było jeszcze tak dużo badań naukowych i to po prostu w przeciągu jednego roku był taki wybuch informacji na temat diety w endometriozie, więc bardzo się cieszyłam, że akurat tak wyszło i praktycznie no nie ma tygodnia, żebym nie przyjęła pacjentki z endometriozą. Dzisiaj nawet miałam moją kochaną panią Małgosię, która przyjeżdża do mnie z Tarczyna prawie 3 godziny. Miała duże problemy jelitowe, w końcu znalazłyśmy problem w nietolerancji histaminy, ale dzisiaj dodatkowo powiedziała właśnie, że ma diagnozowaną endometriozę, więc myślę, że jak spotkamy się w przyszłym miesiącu, bo ona też próbuje dostać się do lekarza, do doktor Jacko, która się w tym specjalizuje, a to jest bardzo trudne dostać się do dobrego lekarza i ona już 3 miesiąc czeka na diagnozę samej endometriozy. To jest straszne, że trzeba to tak długo robić, a wiadomo, że wszyscy to bagatelizują, że przecież miesiączka musi boleć. No kobieto, weź sobie nospę i jedziesz dalej. Jest dużo. Tak, no temat jest w ogóle no bardzo złożony, tak, no bo tak jak zacząłem mówić, nie mając nawet za bardzo takich wytyczonych tutaj ram, no oczywiście one mniej więcej gdzieś są wytyczone, tak, czy lekarze oczywiście wiedzą jak diagnozować, ale tak jakby, tak jak wspomniałaś, ilość tych specjalistów, którzy naprawdę podchodzą do tego kompleksowo, którzy też potrafią dość szybko w ogóle wyłapać objawy, które mogą sygnalizować, tak, i skierować tą pacjentkę, no też sama diagnostyka, to się zaczyna wszystko piętrzyć i trochę też nie dziwi, że kobiety są zniechęcone. Natomiast tak właśnie chciałbym ciebie zapytać, jak to wygląda też u ciebie, jaką ty masz styczność po prostu z pacjentkami? Czy to też jest tak, że jednak w większości już trafiają do ciebie te kobiety, które już wiedzą? Czy jednak jest ten obraz, który można moim zdaniem dość często spotkać, że widzisz, że okej, pewne objawy mogą sygnalizować, że ta kobieta może mieć endometriozę i wtedy na przykład doradzasz jej zgłosić się gdzieś dalej. Mniej więcej jak to wygląda u ciebie, jestem bardzo ciekaw, czy jakie ty masz też spostrzeżenia, tak? Bo tak tylko jeszcze warto nadmienić, no te statystyki jednak są dość takie zatrważające, że jednak co 10. czy nawet co 8. kobieta, pewnie w naszych gabinetach częściej, tak, no bo jednak te kobiety już widzą, że coś się dzieje, pewnie jest to tak, może nawet, nie wiem, co 5. kobieta, tak, w naszym gabinecie i jest po prostu tych kobiet bardzo dużo, natomiast chciałem zapytać właśnie,
Jak ty się w tym odnajdujesz, tak? W tym, jak przychodzą do ciebie pacjentki, czy one już mają diagnozę, czy nie? Jak ty to widzisz i ewentualnie co ty tutaj radzisz, tak? Też może to będzie jakaś odpowiedź dla tutaj kobiet, które może już podejrzewają tą endometriozę. Wiesz, jest to tak jak w przypadku tysiąca innych chorób, czy chorób tarczycy właśnie, czy insulinooporności, czy właśnie problemów jelitowych, którymi ja się też bardzo intensywnie zajmuję ze względu na swój własny przypadek, bo przeszłam bardzo ciężkie zakażenie Clostridium difficile i prawie się pożegnałam z życiem i przeszłam wszystkie sposoby, żeby uzdrowić moje jelita i w tym momencie jest super. No ale zazwyczaj jest tak, że ja nie chcę tutaj nikogo krytykować, tak? Ja nie chcę nic mówić o diagnozie, o tym, jak to niestety w Polsce funkcjonuje, ale no znowu powtórzę to słowo, niestety, no, w większości przypadków jest tak, że to ja drążę temat i każę zrobić tysiące tych różnych badań, jeżeli chodzi o różne schorzenia i to wychodzi. Nie, z endometriozą jest tak, że myślę, że to tak połowicznie, że sporo kobiet przychodzi już z diagnozą, już z informacją, że dieta jest bardzo ważna i jak sobie z nią poradzić, bo dieta w endometriozie nie jest łatwa na początku dla kobiet, które odżywiały się typową polską dietą, a coraz więcej lekarzy już mówi o tym, w jaki sposób ta dieta powinna wyglądać. I ja się bardzo cieszę, bo coraz więcej dochodzi do mnie informacji, że lekarz zalecił taką dietę, jak ja ją zalecam. Oczywiście wszystko na podstawie badań naukowych, bo ja sobie z palca tego nie wysysam, bo pacjent nie jest szczurem doświadczalnym i trzeba wziąć za niego odpowiedzialność, za jego zdrowie, a nawet i życie. Mało osób sobie zdaje z tego sprawę, zajmując się dietetyką, nie będąc dietetykiem tak naprawdę. I cieszę się, i dużo takich kobiet przychodzi. Dużo kobiet przychodzi z innymi schorzeniami i dodatkowo mówią, że mają endometriozę. Czasem nawet o tym zapominają i mówią to na drugiej czy trzeciej wizycie, bo twierdzą, że, bo jakby nie przyjdzie im do głowy to, że endometrioza jest chorobą też dietozależną, że można tutaj mieć na to wpływ i gdzieś tam przy okazji powiedzą, wie, o, czemu mi pani o tym wcześniej nie powiedziała? To zupełnie zmienia postać rzeczy. Ale faktycznie jest bardzo duże grono kobiet, które ja zawsze robię pełny wywiad, zarówno zdrowotny i żywieniowy, i pytam się również o regularność miesiączek, o przebieg tych miesiączek, o stosowanie antykoncepcji. Jakby ten temat jest szalenie istotny. I często tak wychodzi, że to ja kieruję tego pacjenta, tą pacjentkę na badania, bo podejrzewam. No bo jakby no to jest bardzo łatwe. No przede wszystkim bardzo bolesne miesiączki. To jest taki ból, wręcz porodowy, można powiedzieć, przy miesiączce, że żadna NOSPA nie pomaga. Żadne mocne przeciwbólowe też nie pomagają i kobieta po prostu wyje z bólu. To jest numer jeden. No a druga sprawa to są też jakby na pewno problemy z płodnością. To często kobiety, jak właśnie nie mogą zajść w ciążę, to diagnozują tą endometriozę. To jest trochę już późno, po wielu, wielu latach, bo było im wmawiane, że miesiączka musi boleć. No a trzecia rzecz to ewentualnie właśnie, jeżeli przychodzą na przykład z problemami jelitowymi, bo endometrioza bardzo łączy się z jelitami, bo nacieki endometrium, no jakby jelita są najbliżej. I wtedy ja się dopytuję właśnie dokładnie również o te miesiączki, no i temat jest drążony dalej i się okazuje, że to endometrioza. Także różne są drogi tutaj pracy z pacjentem na początku. Tak, to jest w ogóle bardzo ważne i to jest myślę, że ważny temat, który poruszyłaś, tak, temat tej miesiączki. I no bo ja też pracuję tak u siebie w gabinecie, ja też akurat wykonuję zabiegi, bo jestem też terapeutą medycyny chińskiej, więc też wykonuję akupunkturę, bańki ogniowe i tak dalej. I tak się składa, że no właściwie jeśli chodzi o zabiegi, to teraz przychodzą tylko do mnie kobiety. Natomiast jeśli chodzi generalnie o pacjentów, no to i tak większość stanowią tutaj kobiety. No jest to poniekąd zrozumiałe. Panie bardziej tak jakby są otwarte, czy drążą temat, czy chętniej też o siebie po prostu dbają. Ale Natomiast wiesz, rzeczywiście tak. zdarzyło się parę takich przypadków, że to mężczyzna do mnie przyszedł i powiedział, że jego żona ma endometriozę i co może
robić. To było niesamowite, naprawdę, wiesz, że jakby kobieta, no to jest burza hormonalna, mężczyźni też czasem, wiadomo, ale ta burza hormonalna bardzo mocno przechodzi na mężczyzn. No przecież blisko osoba widzi, jak ta kobieta cierpi i faktycznie parę razy zdarzyło mi się tak, że to nie kobieta przyszła, tylko jej mężczyzna. Znaczy, tak, ja też nawet mam teraz w gabinecie właśnie taką panią, która właściwie została, ona oczywiście chciała do mnie przyjść, ale tak jakby już gdzieś tam jej migreny i tak dalej, pewnego rodzaju tutaj problemy, tak ją wyłączały z życia, że to tak mąż tutaj podjął pałeczkę i mąż ją umówił i rzeczywiście tak przychodzą razem, w sensie tak jakby jest tylko wykonywany tutaj zabieg, więc rzeczywiście też tak jest, że też panowie bardzo tutaj pomagają. Natomiast też chcąc, nie chcąc, tak jakby, no, skoro przychodzą do mnie kobiety, no to te sprawy ginekologiczne się pojawiają. To też jest w ogóle mega ciekawe, bo właśnie w medycynie chińskiej też mamy bardzo podkreśloną tutaj menstruację i o tyle, o ile rzeczywiście, no trzeba przyznać rację. Niestety kobiety mają pod tym kątem ciężej, jeśli chodzi o układ hormonalny, bo to też po części, no jednak implikuje większą ilość tutaj problemów też, na przykład jeśli chodzi o tak tutaj choroby autoimmunologiczne, czy właśnie między innymi o tą endometriozę. Chociaż też można tutaj pani uspokoić, że te estrogeny też na przykład bronią mocno tak układ krwionośny, czy serce, tak, także one też mają swoje plusy. Jednak tak jakby, no jednak ta menstruacja i te hormony tutaj po prostu można powiedzieć, że dają popalić. I rzeczywiście w medycynie chińskiej to też jest taki duży plus, jeśli jest tak kobieta pacjentem, dlatego że po samej tylko i wyłącznie miesiączce, tak, my już jesteśmy w stanie naprawdę mnóstwo tutaj powiedzieć. I rzeczywiście to, co powiedziałaś, jest też bardzo ważne, bo jednak no, z różnych względów już może nie wchodźmy tak głęboko, niestety no, nie ma za bardzo u nas tej edukacji, tak? I jednak nie ma też takiej edukacji u podstaw i tak jakby jest dalej taki przedstawiany ten obraz, że jednak właśnie to, co powiedziałaś, ta miesiączka może, czy ona powinna nawet tak boleć, że właśnie weź tabletkę, albo właśnie nie wymyślaj, że to jest tylko miesiączka i tak dalej. I ale rzeczywiście... Przepraszam, że ci przerwę, ale powiem na własnym przykładzie, bo ja mam regularne miesiączki, natomiast one są też bardzo bolesne. Podejrzewałam u siebie endometriozę, natomiast udałam się do ginekologa i powiedziałam o moich objawach, to powiedział, że skoro mam regularne miesiączki, to wszystko jest w porządku, żadnych badań nie trzeba robić, bo przecież pani miesiączkuje, no i trzeba wziąć antykoncepcję. Tak? I bez żadnych badań, bez niczego zostałam oczywiście spławiona. Także myślę, że nawet nie każdy ginekolog ma pojęcie o tym. No, tak jak mówię, nie chcę krytykować, tak? No ale ja mogę powiedzieć na co przeżyłam. No niestety, no tak, tak się często zdarza. Właśnie tu idziemy do tego sedna, tego też problemu diagnozy tak naprawdę, tak, tej endometriozy, no bo rozchodzi się też o tak tutaj laparoskopię, która no, też jest badaniem no po prostu drogim, tak? Nie każdą kobietę na to badanie stać. Tutaj też czasami są opory przed wykonaniem tego badania, no a właściwie można uznać to badanie jako taki złoty standard tutaj, tak? Coś, co nam dość mocno obrazuje, co po prostu się dzieje, czy może nam potwierdzić i wykluczyć, bo rzeczywiście ja też zauważam u siebie w gabinecie i mi się zapala czerwona lampka, jeżeli tutaj no pacjentka zgłasza właśnie dłuższe miesiączki, 6, 7, 8 dni, a czasami nawet i dłużej, jeżeli są bardzo bolesne, czyli po prostu też widać, że ta przewaga estrogenowa jest tutaj no bardzo nasilona, czy w ogóle ten ból nawet się pojawia, czy utrzymuje się poza miesiączką, czy właśnie ten ból no, w okolicach tej miednicy mniejszej, no to wszystko jednak zapala czerwoną lampkę, no tylko zawsze się pojawia tak, no jednak ta kwestia, że no nie my jesteśmy lekarzami, nie my diagnozujemy i zawsze gdzieś tą osobę musimy tutaj pokierować i rzeczywiście postawimy tutaj. Bardzo dobrze, że powiedziałaś o tych kosztach, tak? Znaczy można oczywiście zacząć od zwykłego USG do pochwowy i to też już dużo pokaże. Natomiast no już koszty to są po zdiagnozowaniu tak naprawdę tej endometriozy, bo żeby sobie pozwolić na zabieg, no to trzeba mieć naprawdę finanse.
Tak, no tutaj tak, no właśnie też no mam takie pacjentki, które tutaj no tak, no to są dziesiątki tysięcy tak naprawdę, jeżeli też chcemy, żeby to było wykonane pod okiem takiego bardzo dobrego specjalisty z dodatkową opieką, no to niestety to są bardzo duże koszty. Oczywiście to też zależy tak naprawdę od tego, no w jakim stopniu postąpiła ta endometrioza. Natomiast no warto tak jakby tutaj wybrzmieć to, tak troszkę podsumować, o czym teraz rozmawiamy, że no jeżeli są tutaj tak kobiety, czy nawet młode dziewczyny, bo bardzo często też to dotyczy tak naprawdę nastolatek, czy właśnie takich kobiet, gdzie ta miesiączka dopiero się zaczyna tak jakby normować, tak, około, nie wiem, 18-19 roku życia. Jeżeli po prostu zauważacie, że no naprawdę ciężko wam po prostu wytrzymać, tak, to jest naprawdę taki stan tutaj do interwencji. To też się bardzo często zdarza, że nawet młode dziewczyny, czy nawet takie młodsze kobiety, nawet trafiają na SOR, tak, z powodu no, bardzo dużego bólu. A też niestety, ja to widzę, kiedy też przeprowadza się wywiad, na pewno też masz takie spostrzeżenia, że właśnie te kobiety, które później mają endometriozę, PCOS, zanik miesiączki, problemy z płodnością, to są właśnie często też te kobiety, które na przykład miały no, duże problemy w okresie dojrzewania, tak, z regulacją cyklu menstruacyjnego. No więc po prostu, jeżeli tutaj są tak młode osoby, czy jeżeli są tutaj mamy, tak, które mają takie tak dziewczyny dojrzewające, to w ogóle no, warto postawić na profilaktykę i na badania. Też temat badań, tak, to co wspomniałaś, no to jest w ogóle dla mnie też jakiś ciężkie do wytłumaczenia, tak, dlaczego u nas się standardowo nie zleca nawet takim kobietom prawidłowo miesiączkującym w wieku po prostu młodym, tak profilaktycznie zobaczyć, tak, LH, FSH, estradiol, progesteron, prolaktynę, te podstawowe po prostu badania, bo często później jest też taki obraz, że kiedy do nas przychodzi ta pacjentka już z tym konkretnym problemem, to my trochę nie wiemy też do czego się odnieść, tak. Jak te właśnie bieżące wyniki mają się do tego, co miało miejsce, nie wiem, rok temu, 5 lat, 10 lat temu. Więc też tak, czy zawsze to AMH, o które później jest taka walka w kontekście tej płodności. Więc moim zdaniem więcej się będzie mówić o tym, że miesiączka prawidłowa jest regularna, nie boli, właściwie nie ma większego tutaj też takiego napięcia przedmiesiączkowego i całego tego spektrum też jakichś objawów związanych z emocjami, z psychiką. Tym moim zdaniem lepiej. Natomiast PMS-em to jest też właśnie bardzo ciekawa rzecz, bo nawet mówiąc, ja tutaj też w ogóle w książce pisałam, jak sobie trochę poradzić z tą ochotą na te słodkie, na to jedzenie, no rządzą nami hormony, ale sama jak, nie wiem, co się zmieniło, tak? No może nie mam tej endometriozy, mam nadzieję. Natomiast kiedyś ja praktycznie nie miałam prawie miesiączki, nic nie czułam. Znaczy miałam, ale nie czułam, tak? I nie miałam w ogóle, jak ktoś mi mówił, pacjentka, że ona ma ochotę na słodkie, na jedzenie przed okresem, to dla mnie było, kobieto, o czym ty mówisz? Ja tego nigdy nie miałam, może ja jestem jedna na milion. A teraz faktycznie, kiedy ja mam bardziej bolesne te miesiączki, ja też już zauważam, że mam większy apetyt i taka jestem bardziej płaczliwa, rozdrażniona. Także nie wiem, czy to się z wiekiem dzieje, takie coś, czy co mnie dopadło, ale to też jest ciekawe, że to wszystko może po prostu się odwrócić do góry nogami. Tak, no dokładnie tak. Natomiast też tak jakby może warto dać trochę nadziei właśnie też tym paniom, które mają większe problemy i które sobie nie wyobrażają właściwie też tutaj takiego życia, na przykład bez leków przeciwbólowych w trakcie miesiączki, że to da się zrobić, to da się wyregulować. Oczywiście to jest nieco dłuższa praca i to wymaga tygodni, tak, ale naprawdę jest sporo metod tutaj, którymi sobie możemy pomóc. Jest oczywiście dieta, Tak. bo ja widzę u moich pacjentek, które stosują odpowiednią dietę, że naprawdę dostaję później wiadomości od moich pacjentek, które są pierwszorazowe i dosłownie po paru dniach jest informacja, że przyszedł okres i one nie wzięły tabletki przeciwbólowej. Powiem ci, że to jest Tak. takie tempo zadziałania dietą. My nie wyleczymy dietą endometriozy, żeby nie mówić, jakby tą dietą się nie zawsze da wszystko naprawić. No cholesterol da się naprawić, różne rzeczy, tak? Ale endometriozy samą dietą nie zwalczymy, tylko ta dieta jest po to, żeby polepszyć jakość życia kobiety. Czyli naprawdę te bóle są zdecydowanie mniejsze, a czasem w ogóle ich nie ma.
Tak, prawda też jest taka, że właściwie każda pacjentka, która no, na pewno ma endometriozę, tak, ale też pacjentki, które mają dużą przewagę estrogenową, dostają ode mnie w zaleceniu właśnie tą książkę. Naprawdę dla mnie ta pozycja jest świetna, bo ona oczywiście nadaje się też dla specjalistów, czy nawet warto, żeby zerknął na to lekarz, tak, który nie ma za bardzo też czasu, na przykład, nie wiem, żeby polecać przepisy, żeby zgłębiać trochę bardziej, tak, ten temat żywienia, ale ona jest rewelacyjna moim zdaniem dla po prostu pacjenta. To jest dla mnie wręcz ideał, jeśli chodzi o taką literaturę, bo ona rzeczywiście jest oparta o badania naukowe, to co powiedziałaś, tak, że to nie jest znikąd, tylko rzeczywiście to są badania naukowe, czasami bardzo ciekawe w ogóle i też byłem zaskoczony niektórymi informacjami tutaj, bo wydawało mi się, że jest na przykład inaczej, a jednak no, niektóre badania jednoznacznie nam pokazywały, że nie, że tak nie jest, ale jest ona świetnie napisana, bo moim zdaniem to jest jedna z tych nielicznych książek, która nie wprowadza więcej zamętu, a właśnie daje więcej takiego ułożenia w między innymi tym temacie endometriozy, który tak na pierwszy rzut oka też wydaje się dość skomplikowany. Natomiast moim zdaniem też właśnie po przeczytaniu między innymi tak tej twojej pozycji wiele się może w głowie ułożyć, czy też takich właśnie podstaw odnośnie samych objawów, też tej diagnostyki, gdzie się zgłosić, też jakichś podstaw suplementacyjnych, no czy przede wszystkim też diety, bo tutaj tak naprawdę jest mnóstwo, 170 przepisów, tak, jest napisane na okładce. Natomiast też powiedz mi proszę, co dla ciebie było taką motywacją, żeby napisać tą książkę, czy jaka tu jest historia? Po prostu twoje przypadki gabinetowe, czy tutaj coś więcej stoi za tym? Tak, dokładnie to, co powiedziałeś, czyli moje pacjentki były taką największą motywacją. Może wtedy jeszcze nie było ich tak dużo, bo mniej się mówiło o endometriozie i wpływie diety na jej przebieg. Ale faktycznie tak, to były moje pacjentki i kiedy zaproponowałam wydawnictwu ten temat, to dostałam odpowiedź w 3 sekundy. Tak, piszemy. To jest bardzo ważne. Super. I ważne dla mnie jest we wszystkich moich publikacjach, żeby mówić do człowieka, żeby mówić w sposób jasny. Oczywiście badania naukowe są super ważne, ale nie można mówić naukowym językiem do człowieka, który nie siedzi w temacie na co dzień. Nawet powiem ci, że dzisiaj nagrywałam nowe odcinki na mój kanał YouTube i ja zawsze staram się mówić tak na luzie, łopatologicznie i w ogóle. Oczywiście przekazać tą wiedzę, ale też dziewczyna zza kamery, Klaudia, Hania, wiedza merytoryczna, ale tutaj mów jak do koleżanki. I ja zawsze sobie mam to z tyłu głowy, że ja kocham być naukowcem, ale mówię jak do koleżanki, łopatologicznie wytłumaczyć jej. I tak starałam się również w tej książce. Natomiast jeżeli chodzi o przepisy, i wiesz, jeszcze uważam, że wiele tych zaleceń, które jest w książce, pasuje do nie tylko do endometriozy, tylko do zdrowego stylu życia i warto na to zwrócić uwagę. Natomiast jeżeli chodzi stricte o przepisy, to jest ich bardzo dużo jak na książkę, bo jest bardzo mało książek ze 170 przepisów. Ja w innych książkach mam około 140, to i tak jest bardzo dużo. Natomiast mi bardzo zależało, żeby pokazać tej naszej kochanej, przeciętnej kobiecie, chorej, zmagającej się z endometriozą, która nie ma ochoty gotować, która nie ma ochoty robić zakupów, która jest zmęczona tym wszystkim, że można to wszystko zrobić w bardzo prosty sposób. I powiem ci, że wszystkie przepisy, które są tutaj zawarte, to są moje przepisy z mojej kuchni, z mojego domowego ogródka. I co bardzo ważne, wszystkie przepisy, wszystkie zdjęcia, które są zrobione, o, to moja owsianka, jakby to wszystko jest moje, robione w domu. To nie są zdjęcia robione przez fotografa, tylko przeze mnie, moim iPhone'em. I właśnie chciałam pokazać, że można to zrobić w ten sposób, że to wszystko jest takie proste, niewymuskane. I wiesz, dużo też znaczenia mają dla mnie te przepisy, bo no jakby tu jest głównie dieta wegańska, tak? Dodajemy też ryby,
Natomiast jakby to są posiłki moje domowe, to są posiłki, które przygotowała moja mama dla mnie. To jest na przykład takie kotlety kalafiorowe. To są też przepisy, jest tu przepis na zupę z kapusty mojej babci, która już rok nie żyje i która była moim największym wsparciem i moją największą fanką. I jak patrzę na te zdjęcia, to mi się przypomina to, że ona mi to gotowała. Chciałam to pokazać, dlatego to jest dla mnie też bardzo emocjonująca książka. Oczywiście dostaję pytania, a czemu do wszystkich przepisów nie ma zdjęć? No kochani, nie jest to możliwe, ponieważ wydanie książki jest bardzo drogie i wyobraźcie sobie, żeby to jeszcze miało 170 zdjęć, więc ta książka byłaby taka, nie taka, tylko taka i kosztowałaby 10 razy więcej. Także absolutnie tu nie chodzi o wygląd dania, tylko o jego zawartość i mam nadzieję, że dostaję informacje od pacjentek, od osób, które mnie nie znają, które u mnie nie były, ale które kupiły książkę, że jest fajnie, przyjemnie, prosto i to dla mnie najważniejsze. A to na przykład jest stek z kalafiora, który przygotował dla mnie Grzesiu Zawierucha na grillu. No to super, też szczerze mnie zaskoczyłaś, jeśli chodzi o tworzenie tej książki, bo nie wiedziałam, że tak, że ona była tworzona w taki sposób, bo się wydaje, że to było zrobione naprawdę tak, o wow, super, ekstra profesjonalnie, gdzieś specjalnie ktoś robił zdjęcia, wiesz, jakiś fotograf i tak dalej, co mnie trochę bardziej motywuje do wydania mojej książki, z którą się bodźcuję po prostu już od dłuższego czasu. Natomiast... Jak ludzie widzą, może trochę zejdziemy z tego tematu endometriozy na sekundę, jak ludzie widzą takie wymuskane zdjęcia, takie wiesz, ułożone wszystko i tak dalej, to się moim zdaniem bardzo mocno stresują tym, że ich posiłki tak nie wyglądają. W ogóle wiesz, ja też mam takie ładne zdjęcia na swoim Instagramie, bo nawet dzisiaj przy nagrywaniu YouTube'a jakieś fajne tutaj ustawienia, tu ściereczka, tu kwiatuszek, tu bla 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 bla. I faktycznie mam wrażenie, że to ludzi odstrasza i patrząc na te media społecznościowe się stresują tym, jak te posiłki wyglądają i są idealne, a u nich takie nie są. No to tak, to jest, dużo jest w tym prawdy, natomiast tak właśnie odnośnie książki, to co powiedziałaś, to jest bardzo ważne, że właściwie tą pozycję bardzo byśmy polecili, no właśnie nie tylko paniom z endometriozą, w ogóle jeśli chodzi o taką profilaktykę, tak, dbanie o siebie, czy też szczególnie dbanie o hormony i ten cykl menstruacyjny, no ale też na pewno właśnie tym paniom, które jednak pomimo braku endometriozy, no jednak mają duże tutaj problemy z tą miesiączką, tak? No zazwyczaj to są właśnie te panie, które doświadczają tej silnej przewagi estrogenowej, która nadaje tutaj całe spektrum takiego bardzo dużego napięcia przedmiesiączkowego, co też potrafi mocno tutaj kobiety wyłączyć, bo ja też mam takie pacjentki, gdzie się zdarzają na przykład ogromne migreny z wymiotami, z bólami. Pacjentki potrafią nie jeść nawet przez 3 dni, bo wtedy tak naprawdę czują, że jest najlepiej i są dość mocno też ograniczone i wyłączone z funkcjonowania. Tak, to jest tutaj osobny rozdział i jest dużo informacji, bo faktycznie one często towarzyszą endometriozie. Te migrenowe bóle głowy. Ja sama kiedyś z nimi się bardzo mocno zmagałam i poradziłam sobie dietą. I właśnie tutaj też podaję tipy i jakby co tam ograniczać, co dołączyć, jeżeli chodzi o te migrenowe bóle głowy. Okej, a właśnie tak, a propos tutaj endometriozy. Mamy pacjentkę z endometriozą, tak? Dowiaduje się ona sama, że ma endometriozę. Co ty byś jej poradziła tak na samym początku? Takiej kobiecie, która właśnie powiedzmy, że miała typową polską dietę, która za bardzo nie zna się na żywieniu, na diecie, na suplementacji, nie obserwuje tych wszystkich kont na Instagramie. Po prostu jakieś takie proste wskazówki, od czego zacząć. Czy to też na przykład obowiązkowo taka kobieta powinna też się zgłosić do jakiegoś dietetyka? Jak ty to widzisz? Czy też na własną rękę tutaj można dużo zrobić? Wiesz co, no pracuję z różnymi kobietami, z takimi, które faktycznie 100% przechodzą na taką dietę roślinną plus ewentualnie ryby.
i na takiej diecie czują się najlepiej, kiedy mają jakieś odstępstwa od diety, to się faktycznie pogarsza, ale pracuję również z pacjentkami, które jedzą mocno roślinnie, ale pozwalają sobie na jedzenie mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego. Wszystko, wiesz, zależy od tego, na jakim etapie jest kobieta, jakie ma nastawienie, w jakim jest wieku, jak wygląda jej dotychczasowy sposób żywienia, bo uważam, że oczywiście najlepsze efekty mimo wszystko przynosi takie stuprocentowe trzymanie się zaleceń, które ja tutaj podaję, czyli bardziej ta dieta roślinna, ewentualnie z rybami, bo one mają większe działanie, te kwasy omega-3 z ryb niż z produktów roślinnych, mocniejsze działanie przeciwzapalne. I to jest różnie, albo robimy coś stopniowo. Bardzo często kobieta jest przychylna temu, żeby na przykład zrezygnować z mięsa i z nabiału, a na przykład zostawiamy obok ryb jajka. Jakieś takie sugeruje, żeby to były dobre jajka, ekologiczne i żeby sobie na nie pozwalać. Jeżeli jest gotowa, no to robimy to stuprocentowo, jak nie, to robimy to stopniowo, ale bardziej idziemy oczywiście w dietę roślinną i tutaj no oczywiście kładziemy na nacisk na, jakby w książce dokładnie to opisałam, jakby podstawy diety przeciwzapalnej. To jest moja ukochana dieta i ona jakby może być stosowana, też ją stosuję na przykład w chorobach Hashimoto, chociaż jakby tutaj, bo to też stan zapalny, ale jakby nie jest to dieta 100% roślinna. Ale na przykład w chorobach stawów to jest identyczna praktycznie dieta i no są ogromne sukcesy, wiesz, w chorobach stawów, w RZS-ie, w łuszczycowym zapaleniu stawów, w ogóle w łuszczycy, w toczniu trzewnym. To jest fantastyczna rzecz i dieta przeciwzapalna jest moją kochaną dietą, bo ona też nie do końca właśnie eliminuje ta taka podstawowa, ta dieta Furmana, pewnie kojarzysz, przeciwzapalna, ona nie eliminuje wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego, ale bardzo kładzie nacisk na stopniu, na ilości poszczególnych produktów i jakby w corocznym rankingu diet ta dieta przeciwzapalna niestety nie jest w jakichś tam wysokich szczytach, ale dlaczego? Ponieważ te rankingi biorą pod uwagę również łatwość stosowania. A jeżeli mamy z dnia na dzień rezygnować z dużej ilości produktów pochodzenia zwierzęcego, no to łatwość stosowania nie jest. I to jest jakby jedyny taki mocny minus. Bo tutaj kładziemy duży nacisk na zieleninę, no to jakby to jest ever forever podstawa. Kto mnie obserwuje, kto mnie zna, no to Stolińska to tylko o tym zielonym gada. Fioletowe owoce, tak, jako najważniejsze, bo tam są te antyoksydanty, polifenole, ale też i ananas, bo bromelina jest przeciwzapalna, jabłka, bo kwercetyna, czerwona cebula, czosnek, właśnie te kwasy omega-3 z różnych źródeł. Tu też nie mówimy o tym, że dieta w endometriozie musi być dietą bezglutenową, bo to jest głupota. Ale każdej pacjentce na pewno odstawię zwykłą białą mąkę pszenną, bo to jest dla mnie świństwo i syf, brzydko mówiąc w cudzysłowie. I po prostu no to jest takie śmieciowisko dla naszego organizmu. No i właśnie ta eliminacja produktów pochodzenia zwierzęcego. Dlaczego? Bo z głównych przyczyn endometriozy są dioksyny zanieczyszczenia, które właśnie kumulują się głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego. Tak, rzeczywiście ja też muszę przyznać, że tyle ile pacjentek wdrożyło po prostu te zalecenia, o których ty piszesz, czyli właśnie przejście no, w takim mocnym kierunku żywienia roślinnego i rzeczywiście pozostawienie gdzieś tam ewentualnie tych ryb czy jajek, no to tutaj efekty są niesamowite. Naprawdę, czasami to już widać po kolejnym tak cyklu menstruacyjnym, po kolejnej miesiączce, że ten ból znacznie się zmniejsza. Natomiast tak oprócz diety czy tej suplementacji właśnie chciałbym troszkę Cię podpytać, jak Ty widzisz kwestię generalnie trawienia, no bo to co wspomniałaś, no niestety, tak, umiejscowienie tej macicy, w ogóle to jest trochę, można powiedzieć, taki trójkąt bermudzki, macica, jelita i wątroba, tak? Niestety, tak, tutaj są te nacieki na jelita, z kolei rozszczelnione jelita gdzieś tam wysyłają zbyt dużo tak tutaj tych toksyn, między innymi też toksyn bakteryjnych do wątroby i to wszystko zaczyna się też tak jakby napędzać. Natomiast właśnie co ty tutaj widzisz? No bo tak jakby dużo się też mówi o IBS-ie, o SIBO, przy endometriozie.
Jak ty widzisz właśnie te tematy u siebie w gabinecie czy u pacjentek, tak? Jak ty starasz się to poukładać z nimi? Tak, w tej książce jest taki rozdział Zadbaj o swoją florę jelitową, o swoje jelita, prawda? Jelita, nie bez przyczyny mówi się, że to jest drugi mózg. I ostatnio nawet pan zadał mi pytanie, mój pacjent, ale dlaczego pani każe o te jelita tak dbać? Co to ma związek z moją chorobą? Ogromny, jelita mają związek z każdą chorobą. To jest niesamowite, jak bakterie, nasz mikrobiom jelitowy, nasza mikrobiota generuje nasze zdrowie. Więc również związane jest to oczywiście z endometriozą. Ja tutaj też bardzo mocny kładę po prostu nacisk na to, że jakby ta endometrioza atakuje jelita, więc mamy biegunki, zaparcia, wzdęcia, bóle brzucha i tutaj trzeba dietetycznie bardzo podziałać, żeby tych objawów nie było, dodać probiotyki, to jest bardzo ważne, najlepiej dobrać je indywidualnie. Ja u siebie też robię w gabinecie testy, które pokazują nam dokładnie, jakie mamy w sobie bakterie, bardzo dokładnie i jakościowo, i ilościowo, które za co są odpowiedzialne i to też można bardzo fajnie dobrać zarówno dietę, jak i probiotykoterapię. No i dodatkowo jeszcze naturalnie wzmacniać te nasze jelita żywnością probiotyczną. I probiotyki to nie jest tylko jogurcik, kefirek i maślanka. To nie są tylko kiszonki, chociaż one są mega ważne i o nich pisałam w książce. Ale to są na przykład migdały ze skórką, to są borówki, to jest topinambur, to jest kurkuma. No jakby wiele takich produktów, które trzeba włączyć do diety, które mają działanie probiotyczne. Tak, natomiast jeszcze chciałbym cię troszkę podpytać o właśnie już tutaj te bardziej przerosty bakteryjne, tak? No bo to jest ten temat, który no często się jednak łączy, tak? Czy samo funkcjonowanie całego tego estrabolonu tutaj, tak? Też tego połączenia między jelitami i wątrobą, no bo jednak wiemy, oczywiście to też dużo, to też w ogóle warto powiedzieć, tak? Że tyle, ile pacjentek z endometriozą, tyle tak naprawdę obrazów tej endometriozy, że endometrioza też jest trochę takim zbiorem przeróżnych tych objawów. My tak naprawdę do końca nie wiemy, czym jest ta endometrioza, tak? Są różne spekulacje, że to jest bardziej w kierunku autoimmunologii. Niektórzy się bardziej skłaniają, że to jest bardziej w kierunku zmian nowotworowych. Tak naprawdę ta endometrioza jest trochę tak jakby pozostawiona nigdzie i ona jest też zbiorem tych objawów. Też genetyka, tak? Bo jest bardzo często genetyczne schorzenie. Tak, natomiast też właśnie chciałbym, jestem bardzo ciekaw, jak ty już widzisz też te kwestie takie bardziej zaawansowane. Czy rzeczywiście też na przykład widzisz, że u większości z tych pacjentek, tak, są takie problemy z tymi przerostami bakteryjnymi, czy z jakimś jelitem nadwrażliwym. Jak ty to po prostu widzisz, czy jak ty tutaj ewentualnie starasz się takich pacjentów gdzieś prowadzić, jakie tutaj są ewentualnie postępowania, tak? Czy ewentualnie, no to też może nakierować niektóre osoby, które nas słuchają, bo może też za bardzo o tym nie wiedzą, że tak, niektóre pacjentki mogą nie wiedzieć, że też część ich problemów gastrycznych wynika właśnie z tego, że jest tutaj endometrioza i to jest dość z sobą tutaj no jednak sprzężone. No jasne, oczywiście endometrioza, tak jak rozmawiamy, bardzo łączy się z problemami jelitowymi, ale zawsze jak przychodzi do mnie pacjent czy pacjentka i ma różne objawy jelitowe, to też nie jest tak, że ja mówię, a bo pani ma endometriozę, tak? Nie, trzeba zrobić szereg badań pod te jelita i to nie jest tylko, nie wiem, gastroskopia, kolonoskopia i USG. To jest jakby naprawdę szereg różnych badań, nie wiem, kalprotektyna w kale, na badanie przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej, laktoza, fruktoza, test wodorowo-metanowy, badanie kału ogólne, badanie na pasożyty, na kandidę. No jakby no dużo rzeczy trzeba zrobić, żeby cokolwiek jakby ustalić, wykluczyć i pomóc tej pacjentce, a nie tylko zwalać na samą endometriozę. Ale no często jest tak, że jakby nie ma nic innego, tylko właśnie te nacieki endometrialne tak bardzo rujnują tutaj te jelita. Okej. Co jeszcze chciałam? Aha, chciałam tutaj też poruszyć taki temat, bo po prostu tak jak już tylko gdzieś tam czytałem tą książkę, już nie wiem w którym to jest momencie, wydaje mi się, że to jest troszkę gdzieś
dalej na temat też różnych rzeczy alternatywnych, które mogą pomóc, tak? I między innymi na temat akupunktury. Jak już to zobaczyłem po prostu w książce, no to kupiłaś mnie w 100%, tak? Bo rzeczywiście jest mnóstwo takich dodatkowych rzeczy, które mają coraz więcej też po prostu badań naukowych. Oczywiście to nie jest łatwe do badania, tak? Bo tutaj, żeby zrobić badanie, tak, jeśli chodzi o samą akupunkturę, jest to strasznie ciężkie, żeby tak jakby przełożyć to, czym się zajmuje medycyna chińska czy terapie naturalne, na ten język bardziej medyczny, tak? Żeby to się wpisało bezpośrednio w ten kanon, żeby to mogło być uznane naprawdę za rzetelnie wykonane badanie, które przyniosło zero-jedynkowy wynik. Natomiast ja też mogę potwierdzić to po prostu ze swojej praktyki i bo niedużo osób może też o tym wie, że ja moje pierwsze wykształcenie jestem inżynierem magistrem metalurgii po AGH. Ja jestem typowe szkiełko i oko i ja po prostu jak nie zobaczę, to uznaję, że tego nie ma. Mimo wszystko się zajmuję też rzeczami takimi bardziej, można powiedzieć, zaczarowanymi, między innymi jak akupunktura. Natomiast ja zawsze zachodzę w głowę, jak to jest, jakim cudem, bo tu efekty są niesamowite, jeśli chodzi o regulację cyklu menstruacyjnego, czy właśnie zmniejszenie też szczególnie bólu przy menstruacji, czy przy tej endometriozie, że właśnie tutaj akupunktura przynosi niesamowite efekty, tak? Pomimo tego, że to ja jestem terapeutą i że to ja wykonuję te zabiegi, ja naprawdę czasami zachodzę w głowę, czy tak samo przy migrenach. I to mi się właśnie też bardzo podobało w tej pozycji, że też wymieniasz szereg tutaj różnych metod, tak? Mamy jogę, mamy qigong, też kontakt z naturą, tego jest bardzo dużo i to się też sprowadza do tego, co powiedziałaś tak na początku, że właśnie to nie jest tylko samo żywienie, to nie jest tylko sama dietetyka, tylko w ogóle, tak? Styl żywienia, no i jednak sięgnięcie gdzieś tam troszkę głębiej, też zwrócenie uwagi na emocje, na to, jak żyjemy, co się dzieje w ogóle wokół nas. Tak, to na pewno medytacja, no jakby stres to jest w ogóle zabójstwo. Myślę, że stres jest główną przyczyną zgonów na świecie. Nie choroby układu krążenia, nie później nowotwory, tylko stres, bo to generuje wiele różnych chorób. I bardzo mocno zwracam na to uwagę, żeby dobrze się wysypiać, co jest dużym problemem, żeby właśnie medytować, żeby jakby też się nie przemęczać za bardzo, bo kobiety z endometriozą nie powinny wykonywać forsobnych aktywności fizycznych, czyli właśnie yoga, pilates, spacery. Też ważne jest stosowanie różnych ziół. No to jest jakby szereg dodatkowych tutaj rzeczy obok tego jedzenia, żeby po prostu o siebie zadbać. I niestety ja, to nie tylko chodzi o endometriozę, ale ogólnie u pacjentów jest tak, że pacjenci nie mówią, że nie mają czasu o siebie dbać, że jak zaczynają o siebie dbać, to zawalają inne rzeczy, i pracę, i dzieci, i męża. No nie, no przecież to jest życie. Można o siebie dbać, nie zawalając nic, tylko trzeba to wszystko robić z głową i ja bardzo chętnie w tym pomagam. Tak, to też jest bardzo ważne, że tak naprawdę no, wystarczy jedna rzecz, zacząć od 5-10 minut dla siebie, tak? Po prostu od małej chwili, a później ewentualnie jakoś to rozbudowywać, jeśli chodzi o własne gdzieś tam potrzeby. Natomiast rzeczywiście też taką znaczną pomocą, czy właśnie takim rozwiązaniem tej sytuacji jest zwrócenie się po prostu o pomoc, tak? Czy to już mówimy o dietetyku, czy pójście na jakąś terapię, też no jednak warto to podkreślić, że jednak dużo się mówi też o tak endometriozie i tutaj tym kontekście związanym z emocjami, z psychiką, że no tak szczerze moje obserwacje są takie, że naprawdę warto, aby też każda pacjentka z endometriozą pomyślała tak o terapii, o psychoterapii, czy gdzieś w ogóle o takim wsparciu dla siebie, ale bardzo często też pod tymi tematami no jednak kryją się pewne kwestie związane właśnie, to co mówiłaś, ze stresem, też nawet czasami z jakąś traumą, też z relacjami tak z bliskimi, z rodzicami, szczególnie relacja z mamą tutaj jest podkreślana. Także jest tego dość dużo, ale tak jakby to też jest taka duża układanka i ja też to widzę często po moich pacjentach czy po pacjentkach, że warto tak jakby dotykać wielu rzeczy czy wielu spraw, ale też właśnie z głową to, co powiedziałaś, czy też tak się nie rzucać na wszystko naraz,
Bo często później ten efekt jest odwrotny od tego zamierzonego, tak? Czyli że się jednak zrażamy, czy porzucamy pewne rzeczy, No lub właśnie, trochę się tak odbijamy. tak, ja bym nie chciała, żeby kobiety z endometriozą, które nas dzisiaj słuchają, żeby one sobie nie pomyślały: o Boże, muszę przejść na dietę roślinną, o Boże, muszę chodzić na jogę, na akupunkturę, medytować, samodzielnie gotować i jeszcze szukać różnych ziółek, zadbać o suplementację, żeby nie zapomnieć brać. No, no spokojnie, to nie jest takie straszne. Dbanie o siebie, tak jak powiedziałam na początku, jest bardzo przyjemne i zmienia jakość życia i się po prostu chce, bo kochane moje dziewczyny, tak jak jest z jelitami i z innymi problemami, jak my widzimy efekty, czyli nie ma tych bóli miesiączkowych, takich jak były, albo po prostu one znikają, to jest ogromna motywacja do tego, żeby to kontynuować. I żeby tak na to wszystko spojrzeć, że robimy to dla siebie, dla własnego dobra, dla własnego komfortu życia, że jeżeli nie będzie tych bóli miesiączkowych, to ja będę miała więcej siły i energii, żeby pograć w piłkę z dziećmi, uczyć je lekcji, nie wiem, pójść na randkę z mężem i tak dalej, tak? To trzeba na to przełożyć, że nie będziemy leżeć na kanapie i cierpieć, tylko zrobimy coś dla siebie i dla innych. Tak, to jest właśnie fajnie, że o tym mówisz, bo to też jest bardzo ważne też, żeby tutaj panie, tak, które mają czy to zaburzenia miesiączkowania, czy już właśnie tą endometriozę, żeby też nie czuły tego poczucia winy, że to jest tak jakby ich wina, tak? To jest wynik wielu przeróżnych rzeczy, które no gdzieś się wydarzyły w życiu kobiety, na które czasami miała, czasami kompletnie nie miała wpływu. I po prostu tak jakby ważne też jest wszystkim to, żeby też pewne rzeczy tak jakby zauważyć, czy się z pewnymi rzeczami też pogodzić, tak? Że po prostu okej, to mnie dotyczy, ta sytuacja wygląda tak i tak, ale też sobie zadać pytanie, co mogę zrobić, tak? Co mogę zrobić przede wszystkim dla siebie? I też właśnie nie nakładać takiego właśnie jakiegoś rygoru, czy takiej wręcz presji, że o, ja teraz muszę, czy że teraz jest ta okazja, więc muszę zrobić to, czy tamto, bo to też rzeczywiście no jednak prowadzi do tych, jak ja to mówię, tak, efektów odwrotnych od, czy tych skutków odwrotnych od zamierzonych. I też warto po prostu pobyć z sobą w tym wszystkim i też sobie właśnie zadać takie pytanie, bo bardzo często też jest tak, że jednak to, co się dzieje w naszym ciele, no też odzwierciedla, tak, nasz stan emocjonalny czy psychikę i też nas na coś ukierunkowuje, tak? To też jest pewien objaw, który też nam mówi. Często bardzo właśnie takie sprawy związane z ginekologią, czy tutaj jak rozmawiamy o endometriozie, to też są sprawy, które bardzo często tak jakby zwracają uwagę w ogóle kobiet na ich ciało, na ich potrzeby w ogóle, tak? Że halo, ja tutaj jestem i mną się trzeba zająć, bo niestety no, ten świat wygląda tak, a nie inaczej i wszyscy gdzieś tam pędzimy i rzeczywiście tutaj no, szczególnie gdzieś panie mogą mieć o tyle ciężej, że będąc w jakichś też takich pewnych ramach swojego cyklu, tak, swojej cykliczności, ciężko im jest się w pewien sposób też podporządkować, żeby 365 dni w roku po prostu być na 100%, że to jest normalne, szczególnie u pań, szczególnie w okresie właśnie tej miesiączki, że panie mogą się czuć słabiej, gorzej, mogą mieć gorszy nastrój, gorszy apetyt, mogą po prostu czegoś nie chcieć, tak? I tak dalej. I mam nadzieję, że też im więcej właśnie takich rozmów jak nasze, czy im więcej też różnych działań ze strony pań, chociaż nie tylko pań, w ogóle ze wszelkich stron, to tak jakby tym większa świadomość i tak jakby troszkę się zacznie to zmieniać, bo też są nawet już takie kraje, z tego co wiem, które nawet wprowadzają to, że tak, tutaj na przykład cykl menstruacyjny jest uznany normalnie jako L4 dla kobiety, tak? I myślę, że tutaj dużo się też rozchodzi tak naprawdę o to, że gdzieś jednak jesteśmy wrzuceni w takie sztywne ramy i staramy się temu podporządkować, a czasami się nie da, jest to po prostu niemożliwe. A kiedy robimy to po prostu na siłę, no to niestety ciało zaczyna wołać, tak? I wtedy się zaczynają trochę większe problemy. Miesiączka to generalnie co miesiąc, nie? Więc te 4 tygodnie to mijają szybciutko. I tak naprawdę po miesiące, po 2 tygodniach znowu masz tego PMS-a i to jest naprawdę niekończąca się historia.
A są pacjentki, które mają 20-22 dni, tak, cykl menstruacyjny. I to też są czasami takie pacjentki, które już nawet przychodzą i mówią, błagam, zrób coś, żebym ja tylko nie miała tak często tej miesiączki, tak. Tak jakby to jest wszystko do pracy, to polecamy bardzo gorąco, tak, pozycja, świetna pozycja się w ogóle, no bardzo cieszę, bo Tak. naprawdę jest mało informacji, szczególnie w języku polskim, tak, na ten temat. I warto się z tą pozycją zaznajomić, czy warto, żebyście tak, panie, przeczytały sobie tą książkę, zapoznały się z tymi przepisami, nie tylko wtedy, kiedy macie tą endometriozę, ale po prostu dla siebie, tak, żeby zadbać o swój cykl menstruacyjny, o swoje hormony. Może też warto podsunąć komuś tą książkę, nie wiem, może mamie, siostrze, może córce. To dobry prezent na święto, zdecydowanie. Tak. No i oczywiście też zachęcam do Twoich innych, tak, tutaj lektur. Ja się przyznaję bez bicia, że nie miałem czasu do tej pory przeanalizować innych pozycji, ale to musiałem. Jak ją tylko zobaczyłem, to stwierdziłem, że kupuję, tak. Oczywiście poleżała parę tygodni na półce, zanim do niej sięgnąłem i przyszła na nią kolej, ale naprawdę jest to świetna pozycja. Także ja ją naprawdę bardzo, bardzo polecam. No i oczywiście ja polecam tak, żeby też gdzieś tam ciebie obserwować, bo bardzo mi się podobają te rzeczy, które robisz, i one są po prostu takie bardzo dla nas, dla wszystkich, takie proludzkie i po prostu łatwe do wdrożenia. Bardzo Ci dziękuję za te wszystkie ciepłe słowa i za tą rozmowę i polecam się na przyszłość oczywiście. I zachęcam do lektur. Super, świetnie. Tak, no może jeszcze się skusimy na jakiś temat. A może jakaś tam kolejna lektura jest w drodze, nie wiem. Nie. Dawno napisana, miała być wydana w październiku, została przełożona na marzec. Wiesz, no niestety nie ja o wszystkim decyduję, jak się samemu tej książce daję, tylko z wydawnictwem, ale czas leci i zaraz będzie ten marzec i zaskoczę Was naprawdę fajną książką. Super, czekamy. Dobrze, bardzo Ci dziękuję, że byłaś dzisiaj ze mną. No też dziękujemy wszystkim, którzy nas słuchali. No i oczywiście, jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania, to zawsze jesteśmy gdzieś tam po drugiej stronie, także możecie się z nami kontaktować. Jeszcze raz bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dzięki, pa! Dzięki. Dobrego wieczoru.